W Ośrodku Edukacji Obronnej Garnizon w Cieszynie odbyły się dzisiaj zajęcia obronne z pierwszej pomocy, łączności i strzelania. Przedstawiono także historię Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z zespołu szkół w Kaczycach oraz z Domu Dziecka w Cieszynie. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 70 osób. Jesteśmy drugi raz na takim szkoleniu obronnościowym, które tutaj organizuje pan Krzysztof Nieściel razem z Kompanią Obrony Terytorialnej. Będziemy, z tego co wiem, kolejny raz szkolili się, czy młodzież będzie się szkoliła, się zapoznawała z taką podstawową wiedzą obronnościową z zakresu pierwszej pomocy, z zasad korzystania ze strzelnicy. Zwiedzi Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, który opiekuje się pan Krzysztof Nieściel. Impreza, z tego co pamiętam, bardzo fajnie zorganizowana. Instruktorzy profesjonalni, przeszkoleni, młodzież zadowolona. Ja jestem. Uczniów przyjechało 60, plus tu jeszcze mamy uczniów z Domu Dziecka z Cieszyna, 15. Czy my korzystamy z tego również w taki sposób, iż mamy taką troszeczkę proorientację zawodową, ponieważ no, część młodzieży niewątpliwie będzie szukała gdzieś tam w przyszłości pomysłu na życie zawodowe w służbach mundurowych czy jakichś innych służbach, także myślę, że przybliżenie im specyfiki pracy żołnierza, policjanta, funkcjonariusza Straży Granicznej, no tutaj możemy z tego skorzystać. Mamy takie, po sąsiedzku, tak jak wspomniałem, bywa i policja, i wojsko, i tam jeszcze inne. I wtedy oczywiście oni są u siebie, że tak powiem, na swoich częstotliwościach pracują. W tej chwili są stosowane te łączności cyfrowe. Jeżeli chodzi o wojsko, to oni dawno mają szyfrowanie wszelkich sygnałów, że to nie jest tak łatwo wysłuchać, bo to jest tylko takie bzyczenie. Tego normalnie, tego się nie rozkoduje, tego ucho nie ma szans na nic. Natomiast oczywiście jak to wpadnie w odpowiedni odbiornik, czy jak wpadnie w komputer, który jest do tego przystosowany, ma odpowiedni program, no to wtedy on to dekoduje i na ekranie, czy tam na, kiedyś na tasiemce, nie? Czy też pisali po prostu ręcznie zdekodowaną informację. Było to na pewno, mówię o wojsku, było to na pewno dość trudne, bo nieraz mieli 2, 3, 4 kartki do przedyktowania, a jeżeli to szło i przez kodowanie, więc była to taka dość wielka mordęga. Wszystko musiało co do kropeczki, co do każdej literki musiało pasować. Najczęściej jeszcze początkowo było to nadawane poprzez telegrafię. Wiecie, co to jest telegrafia? Wiecie, nie? Właśnie to tita alfabet. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, XPL, Marta Szymik. Bardzo.